Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak co piątek, tak jak się umawialiśmy, chciałbym Państwu zdać sprawozdanie z tego, co dzieje się w mieście, jak sobie radzimy z COVID-em, jak funkcjonuje miasto w wielu obszarach, także w tych innych, niezwiązanych z koronawirusem. Słuchajcie, jesteśmy w okresie poświątecznym i ta przerwa właśnie wynikała z tego, że mieliśmy święta inne niż zawsze, ale korzystając z dzisiejszej okazji, z dzisiejszego spotkania, chciałbym bardzo serdecznie Wam wszystkim podziękować za udział w akcji Śniadanie dla Seniora. Pamiętacie, w Wielką Sobotę przeprowadziliśmy akcję dla naszych drogich seniorów. Dostarczyliśmy 1000 śniadań wielkanocnych, ale nie byłoby to możliwe bez Waszego wsparcia, bez Waszego zaangażowania. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, fundacjom, stowarzyszeniom za to, że razem z Wami mogliśmy roznieść te śniadania do naszych drogich seniorów. Dziękuję wszystkim, którzy zgłosili się do tej akcji. Dziękuję też moim współpracownikom, którzy odpowiadali za sprawne przeprowadzenie akcji Śniadanie dla Seniora. O, widzę, że już są pierwsi widzowie, pierwsi słuchacze. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, zacznę jak zawsze od sprawozdania, takiej statystyki dotyczącej właśnie koronawirusa. Mamy w Grodziądzu w tej chwili ponad 380 osób w kwarantannie. Z tego większość w kwarantannie domowej, zaledwie nieco ponad 20 osób jest w tak zwanej kwarantannie zbiorowej. Mamy 85 osób pod nadzorem epidemiologicznym i tutaj te wartości właściwie się nie zmieniają, one są stałe, na stałym poziomie, wręcz niektóre, na przykład liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to w ostatnim czasie zmalała. Mamy 96 osób hospitalizowanych w naszym szpitalu, z tego ponad 40 jest z rozpoznanym zakażeniem COVID-19 i niestety 17 osób z tych zakażonych przebywa pod respiratorem. Stan tych osób jest ciężki. W naszym mieście mamy do tej pory cztery potwierdzone zachorowania. Osoby te są pod stałą opieką. Jedna z osób przebywa też w naszym szpitalu. To tyle, jeżeli chodzi o statystyki. Będąc jeszcze przy temacie szpitala, mam do przekazania dla Was dzisiaj też optymistyczne informacje. Do naszego szpitala dzisiaj trafiły nowe karetki ufundowane przez Fundację Orlen. Pamiętacie, mówiłem o tym kilka tygodni temu, że Orlen przekazał na rzecz naszego szpitala 1 600 000 zł i właśnie z tych funduszy zostały zakupione dwie super nowoczesne karetki, ambulanse. O, zobaczcie, tak to wygląda. One jeszcze są niezarejestrowane, ale już od, myślę, poniedziałka, albo nawet od jutra, bo chcemy to zrobić w trybie takim super ekspresowym, żeby mogły wyjechać na ulicę naszego miasta. Jedna z tych karetek będzie stacjonowała przy ulicy Szpitalnej, druga przy ulicy Rydgiera. Szpital też realizuje inne inwestycje związane z COVID-19. Między innymi budujemy nową butlę tlenową na ulicy Rydgiera, tak aby wydajność tej
zapotrzebowania na tlen była zdecydowanie większa, a to jest dzisiaj bardzo ważne jako wspomaganie leczenia osób, które są zakażone wirusem. Prowadzimy też remont budynku na ulicy Szpitalnej. Korzystając z okazji, dziękuję i zawsze będę to czynił. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasz szpital w różnej formie. To nie jest tylko forma taka pieniężna, ale też przekazując różnego rodzaju dary, mniejsze, większe, to są maseczki, to są różnego rodzaju środki zabezpieczenia osobistego. Dostaliśmy między innymi ponad 2000 maseczek od WOŚP-u. Dostajemy też wsparcie od osób fizycznych, od firm, od naprawdę wszyscy jesteście wspaniali i za wszelkie dary przekazywane, wspierające nasz szpital. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przechodząc dalej, słuchajcie, od wczoraj mamy obowiązek noszenia maseczek. Pewnie każdy już z Was taką maseczkę posiada. Słuchajcie, ja też mam taką, tak wygląda moja maseczka, mam cały zestaw. Tak wyglądam. O, tak wyglądam w maseczce. Jeszcze się do tego do końca nie przyzwyczaiłem. Troszkę mi parują okulary, ale to jest maseczka, która została wykonana przez warsztaty terapii zajęciowej. Tam cały czas idzie produkcja tych maseczek. Piękne zestawy. Myślę, że każdy może sobie dobrać taką maseczkę do swojej twarzy. Możemy wręcz robić rewie maseczek. Myślę, że wszyscy jesteśmy cały czas zdyscyplinowani i chodząc czy jeżdżąc ulicami Grudziądza, właśnie dzisiaj mijałem tylko i wyłącznie osoby, które miały założone maseczki. To, co jest optymistyczne, to od poniedziałku będziemy mogli korzystać z naszych parków, z naszych terenów rekreacyjnych, z naszych lasów. Szkoda, że nie przez ten weekend, ale wszystkie rozporządzenia, które decyduje rząd, te, które łagodzą obostrzenia, które zostały wprowadzone, no zaczynają obowiązywać niestety od poniedziałku, czyli ten weekend jeszcze musimy wytrzymać w domach. Wiem, że to nie jest łatwe, wiem jak nasze dzieci się nudzą, jak trudno wytrzymują ten czas, kiedy za oknem jest piękne słońce, piękna wiosenna pogoda, cały czas w moim gabinecie, tak jak widzicie, na mnie padają promienie słoneczne, bo za oknami cały czas pięknie świeci słońce. Ale już od poniedziałku będziemy mogli choć w odrobinie z tego korzystać. Oczywiście cały czas mając na uwadze wszystkie środki bezpieczeństwa i zwracając szczególnie uwagę na zachowanie rozsądku, spokoju, odległości, ale w końcu będziemy mogli chociaż dla swojego zdrowia i fizycznego i psychicznego skorzystać z terenów rekreacyjnych. Słuchajcie, już o jednej akcji naszej mówiłem, o akcji Śniadanie dla seniora. Prowadzimy w mieście kolejną akcję, tym razem skierowaną do osób, które pracują na co dzień, które służą, pracują na rzecz mieszkańców, którzy to są zarówno osoby pracujące w sklepach, osoby, które pracują jako kierowcy, jako motorniczy, osoby, które pracują, sprzątają miasto. Jest bardzo wiele osób, które no muszą dbać o to, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. I bardzo tym osobom wszystkim dziękuję. Jesteście naprawdę herosami codzienności i dla Was przygotowaliśmy specjalną akcję Herosi Codzienności. I w ramach tej akcji przygotowaliśmy specjalny pakiet dla
taki codzienny pakiet. Zobaczcie, mam tutaj taką próbkę tego pakietu. W skład tego pakietu wchodzi zestaw maseczek, dwie maseczki, wchodzi płyn wirusobójczy, wchodzi też odpowiednia instrukcja, jak taką maseczkę użytkować. Słuchajcie, zapomniałem jeszcze podziękować też osadzonym w zakładzie karnym, naszym grudziąckim zakładzie karnym, bo te maseczki, które właśnie Państwo możecie otrzymać, są szyte przez osadzonych w naszym zakładzie karnym, którzy też zaangażowali się w tą akcję. My dostarczamy materiał, a praca wykonywana jest przez osadzonych. Słuchajcie, pytacie Państwo dużo, jak sytuacja wygląda w naszych domach pomocy społecznej. Wiecie, że w wielu miejscowościach, w wielu DPS-ach dochodzi do różnych dramatycznych często sytuacji. No a w tej chwili dzięki oczywiście zaangażowaniu personelu, dzięki zaangażowaniu naszych służb miejskich udaje się utrzymać wszystko w odpowiednim standardzie. Nie doszło do żadnych odpukać póki co zakażeń, ale chcemy wspierać pracowników DPS-u. Zabiegamy o to, aby wprowadzić badania wszystkich pracowników DPS-u po prostu na zakażenie koronawirusem. Aktywnie zabiegamy o udział w programie marszałkowskim, finansowanym ze źródeł marszałkowskich, aby każdy pracownik DPS-u mógł być przebadany na zakażenie, tak aby pensjonariusze byli po prostu bezpieczni i żeby nie doszło tam do żadnych sytuacji niepożądanych. Dbamy też o to i zabiegamy o dodatkowe środki na wsparcie, na dodatkowe uposażenie dla osób, które pracują na pierwszym froncie. To są właśnie osoby w DPS-ie, to są oczywiście osoby także pracujące w naszym szpitalu. To cały czas w szpitalu zabiegamy o jak najlepsze wyposażenie, jeżeli chodzi o środki zabezpieczenia osobistego. Tego jest ciągle jeszcze niewystarczająca ilość, ale to jest bardzo, bardzo ważne. Będziemy też zabiegali, aby była możliwość przebadania osób, które pracują na pierwszym froncie w szpitalu. Słuchajcie, prowadzimy też dezynfekcję miasta, no może nie całego, bo to jest na ten moment nie do końca możliwe, ale w każdym tygodniu prowadzimy dezynfekcję naszych wiat przystankowych, wszystkich przystanków. Już takie dezynfekcje zostały przeprowadzone w zeszłym tygodniu. Kolejne będą bodajże, jak dobrze pamiętam, nadchodzący wtorek i środę. Robimy to w godzinach nocnych, wieczornych, ale chodzi o to, żeby tam, gdzie jest największy przepływ osób, tam, gdzie jest największy ruch, a trzeba się spodziewać, że ten ruch pewnie będzie wzrastał, bo te obostrzenia będą spadały, będziemy prowadzili regularnie dezynfekcję. Prowadzimy też dezynfekcję urządzeń, które funkcjonują w mieście, między innymi automatów przy sygnalizacji świetlnej, przycisków, które są używane do załączenia sygnalizacji na przejściu dla pieszych. Robimy też dezynfekcję chociażby parkomatów. Słuchajcie, to odejdźmy może trochę od COVID-u i od koronawirusa, ponieważ staramy się, aby nasze miasto w miarę normalnie funkcjonowało i chciałbym z Państwem podzielić się kilkoma takimi informacjami optymistycznymi dotyczącymi naszych inwestycji, które w mieście cały czas realizujemy.
Jak już pewnie wiecie, ruszyła inwestycja, budowa czy przebudowa, modernizacja ulicy Kruszelnickiego. To od dawna wyczekiwana inwestycja. Łącznik pomiędzy ulicą Legionów a ulicą Piłsudskiego. No szczególnie akurat na tym odcinku ważna jest budowa nowego mostku na Trynce. Ten, który dzisiaj jeszcze tam jeszcze pozostaje, jest, słuchajcie, to jest obiekt zabytkowy. Sam się trochę zdziwiłem, ale konserwator zabytków wpisał to do rejestru i ten istniejący mostek musi zostać zachowany. Oczywiście on będzie odnowiony i będzie przesunięty w inne miejsce. Będzie służył jako kładka piesza na Trynce, ale jako obiekt inżynieryjny będzie ciekawostką, będzie taką atrakcją, można powiedzieć, historyczną, która będzie służyła już nieco innej formie mieszkańcom naszego miasta. A w tym miejscu powstanie zupełnie nowy mostek, taki, który umożliwi ruch dwukierunkowy na tym wąskim gardle, które było właśnie na ulicy Kruszelnickiego. Ulica Kruszelnickiego będzie przystosowana do poruszania się tam autobusów. Jest to jeden z elementów właśnie projektu unijnego związanego z zakupem przez miasto tak zwanych autobusów hybrydowych. I to jest jedna z inwestycji. Druga bardzo ważna informacja z dnia dzisiejszego. Słuchajcie, udało nam się pozyskać środki na modernizację ulicy Rapackiego z ulicą Królewską, na drugi etap modernizacji. Udało nam się pozyskać te środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Będzie za te środki będzie remontowany dalszy odcinek ulicy Rapackiego od ulicy właśnie ulicy Królewskiej w kierunku przecięcia ulicy Rapackiego z ulicą Dworcową oraz cała ulica Królewska. To jest kontynuacja tej inwestycji, którą prowadziliśmy na ulicy Rapackiego, a dalej będziemy zabiegać o środki, aby budować łącznik w kierunku ulicy Waryńskiego. To ważna inwestycja, dlatego że ona skróci połączenie z dzielnic, z tych przemysłowych, zlokalizowanych przy ulicy Granicznej, z centrum miasta, no także udrożni nasze tereny na terenie dawnego Stomilu. I tutaj uzyskaliśmy, słuchajcie, na to prawie 2,5 miliona złotych właśnie dotacji. Udało się, i tutaj się bardzo cieszę, bo mieliśmy wątpliwości, czy uda nam się pozyskać środki na przebudowę ulicy Jackowskiego. To też od wielu lat wyczekiwana inwestycja. No wszyscy wiecie, jak ulica Jackowskiego wygląda. To jest taki bruk, właściwie nie bruk, to takie koziełby. Strasznie się tam jedzie pod tą górę Szczemięcińską. Udało nam się pozyskać z funduszu właśnie dróg samorządowych ponad 3 miliony złotych, czyli łącznie pozyskaliśmy prawie 5,5 miliona złotych. To czyni realnym, że w tym roku uda się tę ulicę wyremontować i ulica Jackowskiego będzie zupełnie w innym standardzie, wybudowana ze ścieżką rowerową. 20 kwietnia otwieramy koperty z ofertami na modernizację tych ulic. I to jest bardzo, myślę, dobra informacja dla wszystkich Państwa, nie tylko tych mieszkających przy ulicy czy Jackowskiego, czy w okolicach Rapackiego, ale myślę, że te inwestycje od wielu, wielu lat były wyczekiwane. Zgodnie z planem realizowane są inwestycje na Sienkiewicza.
Zgodnie z planem realizowana jest inwestycja drogowa, łącznik między Lipową a drogą graniczną. Wręcz z wyprzedzeniem realizowana jest inwestycja pod tytułem rozbudowa szkoły podstawowej numer 4. W zeszłym tygodniu otworzyliśmy też koperty na naszą największą inwestycję planowaną w Grudziądzu od lat, to jest modernizacja sieci tramwajowej. To jest ta duża, wielka inwestycja od Placu Stycznia w kierunku Żądza. Praktycznie przebudowa całej sieci tramwajowej, torów, ale nie tylko, systemu zasilania, przebudowa także ulicy Chełmińskiej, przebudowa ulicy Toruńskiej, inwestycja, która opiewa na ponad 100 milionów złotych. Niestety tutaj oferty, które spłynęły, przewyższają nasz budżet o prawie 30 milionów złotych. Dlatego podjąłem decyzję o unieważnieniu tego przetargu. Będziemy ten przetarg rozpisywać po raz kolejny. Liczę na to, że może uda się zbić ceny. Jeżeli nie, będziemy, no nie, właściwie niezależnie, to niezależnie od tego, ale mając już dzisiaj te oferty i widząc, że te oferty przewyższają kwotę, którą mamy przeznaczoną na tą inwestycję, będziemy zabiegać o dodatkowe środki z budżetu marszałkowskiego, bowiem jest to inwestycja finansowana w dużym stopniu ze środków unijnych. Więc tutaj niestety musimy tą procedurę przetargową powtórzyć. Ale mam nadzieję, że uda nam się tą inwestycję strategiczną zrealizować, dlatego że ona warunkuje wprowadzenie do Grudziądza nowoczesnego taboru tramwajowego. Jak wiecie, równocześnie prowadzimy przetarg na zakup wozów tramwajowych. Na razie 4 nowych składów. Mam nadzieję, że ten przetarg uda się zakończyć sukcesem. No ale żeby te składy mogły jeździć w Grudziądzu, no to musimy mieć odpowiednie torowisko, musimy mieć odpowiednie zasilanie do tych wozów. To są nowoczesne wozy, zupełnie inaczej funkcjonujące niż te stare, czasem 50-letnie tramwaje, które jeżdżą jeszcze dzisiaj w Grudziądzu. To tyle, jeżeli chodzi o nasze inwestycje. Słuchajcie, wszystko się zmienia. Wielokrotnie o tym mówiłem. Cały świat się zmienił wokół nas. Nic już nie będzie takie samo i dziś jest wszystko inaczej funkcjonuje, ale myślę, że po tym okresie pandemii też świat już będzie funkcjonował inaczej i także inaczej funkcjonuje urząd. Inaczej też będą wyglądały sesje Rady Miejskiej. One od kolejnej sesji będą organizowane w trybie takim online. Słuchajcie, razem z radnymi przygotowujemy się do tego typu sesji. Między innymi mieliśmy już 3 takie próby. Jedną taką, można powiedzieć, już na poważnie z udziałem wszystkich radnych. Będziemy mieli w kolejnym, w tym nadchodzącym tygodniu, będziemy mieli posiedzenie komisji wspólnych też za wykorzystaniem łączy elektronicznych, więc świat się zmienia w każdym obszarze. Zachęcam wszystkich do obserwowania tego, co się będzie działo na sesji, ponieważ ta sesja będzie pod tym względem pierwsza historyczna prowadzona w ten sposób, ale też oczywiście będzie dostępna w internecie, więc myślę, że zachęcam właśnie do jej śledzenia. Słuchajcie, zachęcam też wszystkich do udziału w konkursie organizowanym przez Maćka Gburczyka, Czas na piosenkę. Słuchajcie, to jest taki
Maćka Gruczyka wszyscy znacie, a Czas na piosenkę to jest jego najnowszy pomysł. Konkurs wokalny online. Każdy może zaśpiewać w domu, nagrać filmik i wziąć udział w tym konkursie, przesłać na odpowiedni adres. Wszystkie szczegóły są na naszej stronie oraz na stronie Ośrodka Pracy Pozaszkolnej, bądź bezpośrednio do, możecie pisać do Maćka Gwurczyka. Termin przesyłania jest z początkiem, kończy się z początkiem maja, ale myślę, że jest wiele nieodkrytych talentów w naszych domach, wiele dzieci, wiele młodzieży no, ma troszkę luźniejszy czas, więc a naprawdę jesteście wybitni i mega ambitni, dlatego bardzo Was zapraszam do udziału w tym konkursie. Są nagrody, nagrody na Was czekają, zachęcam, weźcie kamerę, weźcie telefon, nagrajcie, zaśpiewajcie w domu, prześlijcie, weźcie udział w konkursie Maćka Gwurczyka. Słuchajcie, jesteśmy na początku na początku weekendu, więc pewnie wszyscy mamy więcej może czasu w domach i korzystamy i wykorzystujemy ten czas dla naszych pasji, hobby. Może też mamy więcej czasu na przygotowanie posiłków, ale wszystkich Was zachęcam do tego, abyście skorzystali z oferty naszych gastronomików. Oni cały czas funkcjonują, oni cały czas pracują, oni są cały czas do Waszej dyspozycji, przywożą posiłki do domu. Idzie weekend, więc zachęcam, aby ten posiłek, ten obiad sobotni czy niedzielny, no zamówić u naszych restauratorów, w ten sposób wspierając ich w tym bardzo trudnym czasie. Ja też bardzo chętnie korzystam z różnych dostawców, czy to pizzy, czy innych pysznych posiłków, a więc zachęcam do zamawiania. W ten sposób wspieracie naszych lokalnych przedsiębiorców. To jest naprawdę dla nich bardzo, bardzo trudny czas. Słuchajcie, pojawiły się pierwsze pytania. Czy będzie się można poruszać po terenach zielonych? Tak jak powiedziałem, zakaz wstępu do lasów komunalnych, zresztą tak samo jak zakaz wstępu do lasów państwowych, kończy się w niedzielę. Od poniedziałku tereny zielone, parki, tereny rekreacyjne, lasy no będą dostępne dla rekreacji. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, przy zachowaniu ostrożności, przy zachowaniu tych ogólnych zasad, które na wszystkich nas obowiązują. Pytacie, w jaki sposób pozyskać dodatkowe pieniądze na rozbudowę infrastruktury tramwajowej. Chcielibyśmy, aby zwiększyć dofinansowanie unijne. Będziemy czynić zabiegi w tym kierunku, aby poziom finansowania, chociaż on jest już bardzo wysoki, był wyższy, ponieważ tak jak powiedziałem, o ponad prawie 30, dokładnie 29 milionów z kawałkiem, ale prawie 30 milionów złotych, no te oferty, które zostały złożone, przewyższają budżet zakładany na tą inwestycję, więc przedstawimy oczywiście tą sytuację w odpowiednim wydziale w Urzędzie Marszałkowskim i postaramy się zwiększyć dofinansowanie. Jeżeli to się nie uda, będziemy szukali innych rozwiązań, no ale myślę, że to rozwiązanie, o którym mówię, jest najbardziej korzystne. Pytanie dotyczy też, czy będziemy
dalej dzielili na części tą inwestycję. Tak będziemy dzielili na części. Ona została podzielona na trzy części. Pierwsza część jest od ulicy, mówiąc gotowo, od Alei 23 stycznia do ulicy mniej więcej Marcinkowskiego, później od Laskowickiej do Wiejskiej i od Wiejskiej w kierunku Żądza, z wyłączeniem już pewnego odcinka na szosie Chełmińskiej, który już został wcześniej zmodernizowany, ale ten podział miał pewien sens, dlatego że można realizować tą inwestycję szybciej w ten sposób. Jednocześnie, gdyby nie można było już uzyskać żadnych środków dodatkowych, można ewentualnie z pewnego odcinka po prostu zrezygnować z realizacji pewnego odcinka, ale myślę, że to jest już takie wyjście bardzo, bardzo awaryjne. Te odcinki są nie do końca porównywalne, bo odcinek akurat ulicy Toruńskiej związany jest z przebudową całej ulicy Toruńskiej, z przebudową rozjazdu na Alei 23 stycznia. On jest też zupełnie w innej infrastrukturze, która jest bardzo mocno zabudowana, zurbanizowana, dlatego koszty przebudowy tego odcinka są stosunkowo wysokie w porównaniu do tych odcinków pozostałych. Pytacie, jaki będzie termin realizacji, on się nie zmieni. Trudno dzisiaj mówić o zmianie terminów, dlatego że musimy to zrealizować w czasie trwania danego finansowania unijnego. Być może, że pewne terminy przesuną się z uwagi też na sytuację, którą mamy związaną właśnie z COVID-em. Pytacie się, kiedy będą rozdawane maseczki, pakiety z maseczkami. Ta akcja ruszy z początkiem przyszłego tygodnia. Mamy bardzo dużo zgłoszeń. To już jest kilkaset zgłoszeń cały czas. Wydział, który za to u nas odpowiada, jest to zaangażowany i stara się na bieżąco wszystkich informować o tym, kiedy otrzymają maseczki. Pytacie o dworzec PKP. Tak, rzeczywiście, wojewódzki konserwator zabytków wystąpił o to, aby ten nasz dworzec wpisać do rejestru zabytków. Słuchajcie, zdania są tutaj podzielone. Niektórzy uważają, że ten dworzec powinien być zburzony i w tym miejscu powinien być postawiony mały dworzec systemowy, ale to wszystko zależy tak naprawdę, ja to już wielokrotnie mówiłem, od tego, jak będą przebiegały przez Grudziądz linie kolei dużych prędkości. Jak Państwo pewnie wiecie, jest kilka przebiegów linii kolei dużych prędkości i jeden z wielu przebiegów projektowanych przez Grudziądz zakłada, że koleje dużych prędkości będą się zatrzymywały na istniejącym naszym dzisiejszym dworcu. I koleje dużych prędkości to jest takie planowane pendolino, jak pewnie wiecie. I jeżeli ten dworzec miałby być wykorzystywany do kolei dużych prędkości, to on musi mieć zupełnie inną formę. To nie może być mały dworzec, taki systemowy, tylko musiałby być to dworzec, który mógłby obsłużyć, nawet jeżeli te koleje zaczęłyby funkcjonować za kilkanaście lat. Inna z opcji mówi o tym, że dworzec kolei dużych prędkości miałby być zlokalizowany na wysokości dzisiejszego dworca w Owczarkach, więc wtedy ten dworzec dzisiejszy PKP miałby zupełnie inny charakter i wtedy być może byłby sens tam postawienia tak zwanego dworca, małego dworca systemowego. Ale wracając do wpisania do rejestru zabytków, w opinii konserwatora
W opinii konserwatora jest to obiekt, który ma bardzo dużo elementów oryginalnych z lat właśnie 60. modernizmu i warto takie obiekty zachować. Należałoby tylko ten obiekt zmodernizować czy zrewitalizować, a niekoniecznie go wyburzać. Będę na ten temat rozmawiał z konserwatorem zabytków. Niemniej ważna jest tutaj też opinia i rola właściciela tego obiektu. Właścicielem jest PKP, ale oczywiście nam bardzo zależy, żeby ten dworzec był, no, był wizytówką miasta, był naprawdę zadbany, czego do końca dzisiaj o tym nie można powiedzieć. Aczkolwiek słuchajcie, jakby ten dworzec był odnowiony, gdyby dać mu nowe funkcje, to może warto ten obiekt w takim kształcie utrzymać. Ja bym zachęcał do tego, abyśmy może razem wspólnie zastanowili się, jakie funkcje, nowe funkcje można by w tym obiekcie zainstalować. Jest wiele przykładów w Polsce rewitalizacji dworców PKP właśnie poprzez wpuszczenie innych funkcji. To są funkcje publiczne, to jest zainstalowanie na przykład bibliotek, to jest zainstalowanie miejsca spotkań czy dla osób młodych, czy centrów dla seniorów. Ja wiem, że dzisiaj to brzmi dość abstrakcyjnie, kiedy mamy problemy z koronawirusem, kiedy mamy różnego rodzaju obostrzenia, ale mam nadzieję i pewnie wszyscy mamy taką nadzieję, że w końcu ten czas obostrzeń się skończy i że będziemy mogli normalnie funkcjonować. Słuchajcie, pytacie się, czy można od poniedziałku będzie można wjechać z przyczepą kempingową nad morze czy jezioro. No słuchajcie, no wiem, że minister zdrowia zapowiadał, że te wakacje, nadchodzące wakacje, no będą zupełnie inne niż dotychczas, że być może ten model podróżowania z przyczepą będzie modelem jakimś najbardziej bezpiecznym. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Nie zachęcałbym póki co do rekreacji. Raczej traktujmy to tą możliwość skorzystania z naszych lasów, parków, bulwarów dla takiej higieny psychicznej, po to, żebyśmy mogli właśnie trochę nabrać też innego spojrzenia na to, co się dzieje wokół nas. Nie do końca może do takiej rekreacji, do której zostaliśmy wcześniej przez wiele lat przyzwyczajeni. Pani Dorota pyta, czy może wyjść z trójką dzieci do lasu. Oczywiście tak, od poniedziałku tak, lasy nasze komunalne i także lasy państwowe będą otwarte i można do tego lasu pójść na spacer. Wiem, też mam syna, który od wielu tygodni siedzi w domu i oczywiście korzysta z lekcji zdalnych. Dzisiaj nawet w sposób zdalny prowadził lekcje wychowania fizycznego. Absolutnie to nigdy nie jest to samo, co było wcześniej, ale wiem, jak ważne jest pójście na spacer z dziećmi. Słuchajcie, pytanie, w jakim stopniu szpitalowi pomaga rząd. Tak jak Państwo wiecie, nasz szpital jest szpitalem zakaźnym jednoimiennym. Wiele decyzji jest podejmowanych we współpracy z wojewodą. Wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie, a więc współpracuje zarówno z ministrem zdrowia, jak i też z innymi agencjami rządowymi. I Tutaj jakby jest bezpośrednia współpraca. No wiele też otrzymujemy duże wsparcie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Współpracujemy też z marszałkiem województwa. Oczekujemy tutaj dużego wsparcia i będziemy o to wsparcie zabiegać.
finansowe wsparcie. Marszałek niestety jeszcze nie podzielił środków, choć obiecał dość dużą, znaczną pulę środków przeznaczyć na szpitale, w tym na szpital w Grudziądzu. Myśmy takie zapotrzebowanie wystawili na ponad 40 milionów złotych. Czekamy, jakie będą decyzje marszałka. Liczymy na to, że one będą znaczne, ponieważ nasz szpital, tak jak wiecie, on jest strategiczny. On jest dzisiaj strategiczny nie tylko w skali województwa, on jest strategiczny w skali kraju. Dostaliśmy duże wsparcie, o tym już mówiłem ostatnio, dostaliśmy duże wsparcie, jeżeli chodzi o tą formalną stronę funkcjonowania szpitala. Udało się wprowadzić pewne rozwiązania prawne, które pozwalają na podejmowanie decyzji w sprawie szpitala za kolejne czy przez kolejne 12 miesięcy. Ja wiem, że to dzisiaj nie ma większego znaczenia, że rzeczywiście ratowanie życia, zdrowia mieszkańców jest najważniejsze i walka z koronawirusem, ale jak pytacie właśnie, jakie dostaliśmy wsparcie, no to też to wsparcie takie formalne, które umożliwia na spokojne podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości szpitala. Cały czas zabiegamy o pożyczkę rządową, korygujemy tą kwotę, którą możemy pozyskać do kwoty tej, która jest zapisana w budżecie państwa, czyli do 250 milionów złotych. Słuchajcie, ja myślę, że to już nie chciałbym, rozgadałem się bardzo mocno, wiem. Słuchajcie, ponieważ jesteśmy już praktycznie w czasie weekendowym, życzę wszystkim bardzo serdecznie dużo zdrowia, życzę wypoczynku, życzę miłego dzisiaj wieczoru i życzę miłego weekendu. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.